Małgorzata Łaśna, Państwa w loży prasowej. A dzisiaj w studiu ze mną są komentatorzy i komentatorki. Joanna Solska, Polityka. Kamil Dziubka, Onet. Agata Pawlicka, Newsweek. Aleksandra, dzień dobry. Aleksandra Pawlicka, oczywiście. I Jacek Nisienkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Szanowni Państwo, to Władimir Putin nam dzisiaj trochę program ułożył. Suwerenna Polska oskarża też Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudę o uległość wobec Brukseli. Dziadostwo także... podpisywali, słucham? Dziadostwo podpisywali. Tak, o to, że podpisywali dziadostwo, posłuchaj. O, widzę, że słyszę, że nie mamy tego materiału, ale możemy o tym porozmawiać. Tak sobie wyobrażam, że oni pracują, raczej widzą, że nie zbliżają się do kolarzy, którzy są przed nimi i wiedzą, że wiozą na kole Jorgensona, który może im odebrać miejsce na podium. No i tak pewnie troszkę może się asekure. O, jeszcze jedna grupka dojeżdża. Zobligować to inaczej? Poprosić? Zobowiązać. Jeśli chodzi o koszyk zakupowy Polsat News i nasze obserwacje, nasze liczenie co do grosza, to proszę Państwo, żeby teraz spojrzeli na grafikę, którą przygotowaliśmy, bo chleb baltonowski, mleko, masło, ekstra, olej rzepakowy, jaja i ser Gouda, można powiedzieć, że wzięliśmy na tapetę. Warto podkreślić, że zapowiadana cena paliwa, która miała wynosić 5,19 zł, nadal nie została zrealizowana. Tym samym koszty produkcji, koszty transportu tych jabłek, tej sałaty, przepraszam, kapusty, tych ogórków. Jakieś opowieści o tym, jak to, co kosztowało jednego franka, kosztuje jedno euro, no to są takie opowieści z, powiedziałbym, z internetowych zakątków troli, którzy tego typu rzeczy opowiadali. No ale jak rozumiem, to pan prezes zwraca się do takiej publiczności, która oczekuje takiego przekazu.